Moi drodzy, witam was serdecznie i pozdrawiam. Serdecznie was pozdrawiam. Szukam jeszcze desek, które zobaczymy, jakie tutaj będą w tym centrum handlowym, albo gdzieś trzeba będzie podjechać do tartaku i wtedy zobaczyć, co jest dostępne. Po co te deski? Ponieważ będę chciał zrobić... O, już ścigają pracowników do roboty, do działu. Ponieważ będę chciał zrobić takie dwie ścianki, które będą... Tutaj mamy drzwi. Takie dwie ścianki, które właśnie będą w takim stylu. Popatrzcie się, tutaj są oczywiście drzwi. Tutaj są oczywiście drzwi, ale te ścianki, żeby były takie oczywiście ciemniejsze drewno, w takim stylu takiego starego drewna, takiego kościoła drewnianego, góralskiego, starego drewnianego kościoła albo cerkiewki. Jak ktoś był w Bieszczadach, to właśnie, moi drodzy, mamy taki styl. I tam będą wisiały ikony, też ta ikona Matki Bożej Częstochowskiej i też te inne ikony Matki Bożej, które się pojawią. Dlaczego? Żeby podkreślić właśnie ten element maryjny. To, że my tworzymy tę społeczność, która w sposób szczególny jest zawierzona Matce Bożej, która czci Matkę Najświętszą. Chyba o, tutaj coś mam, jakieś deseczki, ale to... O, tutaj są. Popatrzcie, moi drodzy, tutaj jest coś takiego z tyłu i to będzie taka ścianka, jak jest z tyłu. Tu mamy takie cienkie deski, ale to byłaby taka ścianka, jak jest tutaj właśnie z tyłu, tylko żeby te deski były trochę właśnie szersze, ponieważ w kościołach są deski szersze, żeby były takie podwójne. Idę patrzeć, co tutaj mamy jeszcze do wyboru, ale mniej więcej właśnie taki będzie wystrój, sobie wyobraźcie. Mamy takie deski, trochę ciemne, takie zaimpregnowane, trochę przypalone, żeby tak wyglądały jako na trochę starsze. I tutaj wiszą te obrazy ikony Matki Bożej, światełka. I między innymi tak będzie wyglądała jedna ze ścianek studia. Dzięki wam, dzięki waszej hojności, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, a ja idę na dalsze łowy i obserwacje tego, co będzie można zakupić do studia, naszego mini studia Team Totus Tuus. Szczęść Boże. Moi drodzy, tak się jeszcze zastanawiam, czy do studia Team Totus Tuus dać jakieś kwiatki, czy nie. Zobaczymy, bo na pewno kwiatki trochę by jakoś ożywiły, zieleń by zawsze ożywiła i z tym drewnem, który będzie na ściankach, na pewno by się ciekawie komponowała, ale jeszcze zobaczymy, czy to akurat nam będzie aż tak bardzo potrzebne. Być może jakiś kwiatek się pojawi, ale on byłby raczej związany z jakimś delikatnym wystrojem, czy jakimś elementem, który byłby używany co jakiś czas. Może nie na stałe, ale co jakiś czas. Wiadomo, że to ożywia, ładnie wygląda, ale też zależy do jakich serii. Może byśmy zrobili Księgę Rodzaju, Stworzenie Świata i byśmy dali te rośliny, byśmy sobie taki zrobili Ogród Eden. A wy, moi drodzy, dajcie znać, czy do mini studia pasowałby jakiś kwiatek. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki, czy żywy, czy sztuczny. A jeżeli żywy, to jaki gatunek i ile razy go trzeba podlewać, oby nie za często. Szczęść Boże i pozdrawiam. Jeżeli będziecie chcieli się włączyć w tworzenie tego mini studia, to serdecznie was zapraszam do tej inicjatywy, z której będziecie przede wszystkim wykorzystali, a pomysły są naprawdę przeciekawe. Wszystkiego dobrego, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.